Cześć, to Sandra, witam Was we wtorkowym śniadaniu z winiarską. Dzisiaj króciutkie wyrażenie word of mouth. Word of mouth. W momencie, kiedy coś sprzedajemy, mamy jakąś usługę do zaoferowania, mamy jakiś produkt, bardzo często zdobywamy klientów poprzez polecenia, to znaczy inni nasi klienci stwierdzili, że produkt im się podoba, usługa im się spodobała i polecają nas innym osobom, swoim znajomym, rodzinie i tak dalej. I po polsku to często nosi nazwę takiego marketingu szeptanego, a po angielsku mówimy na to word of mouth. A word of mouth. Właśnie, tak określimy ten rodzaj reklamy w języku angielskim. Word of mouth. Bardzo często, kiedy na przykład rejestrujecie się na jakichś anglojęzycznych stronach i tam jest do wyboru, w jaki sposób się dowiedzieliście o tej stronie, to właśnie też jest word of mouth, na zasadzie od przyjaciół, od znajomych. Taką drogą pantoflową. O, cały czas szukałam tego określenia, bo gdzieś mi wyleciało z pamięci. Taką właśnie drogą pantoflową. Ta droga pantoflowa to po angielsku będzie word of mouth. A ode mnie to wszystko w tym odcinku. Zajrzyjcie na stronę, gorąco Was do tego zachęcam, żebyście z niej korzystali, bo ona jest dla Was. Zrobiłam ją dla Was, cały czas tam dla Was dodaję kolejne materiały, więc bierzcie i korzystajcie. I do zobaczenia już jutro. Cześć!